Dobry. Dzień dobry. Okazja jest zawsze dobra, tylko dzisiaj akurat warto mieć pod ręką parasol, no bo znowu nasuwa się nad Polskę front, więc w wielu miejscach popada. Tylko parasol, czy peleryna i kalosze też? Też się pewnie przydadzą, nawet kurtka przeciwwiatrowa, chociaż dzisiaj będzie akurat wiało delikatnie słabiej niż to było wczoraj, poza górami, gdzie wciąż bardzo niebezpieczne porywy będą się zdarzały. No i jutro też już w całym kraju znowu taki silny wiatr, bardzo dynamiczna pogoda w ostatnim czasie i przede wszystkim to, co ważne, dzisiaj mocno spada ciśnienie i jest bardzo niskie, 976 hektopaskali, więc o poranku bez wyrzutów sumienia można napić się kawy. Za chwileczkę więcej informacji o tym, co będzie się dzisiaj działo w Polsce. W Krakowie w tej chwili jeszcze bez opadów deszczu, ale w ciągu dnia tutaj będzie nasuwała się strefa z chmurami, no i właśnie z przelotnymi opadami, więc niemal właśnie w całej Polsce południowej i też na zachodzie dzisiaj trzeba się liczyć z deszczem. Przed południem opady od południa po centrum, a także miejscami na zachodzie głównie. Jutro w wielu miejscach popada i też intensywnie, silnie powieje wiatr, ale termometry bez zmian będą wskazywały 10-13 stopni. Do zobaczenia. Prognoza pogody, Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Dzisiaj przed nami taka typowo jesienna niedziela ze zmienną pogodą, więc będzie trochę przejaśnień, ale będą też chmury. W wielu miejscach popada deszcz, no i jeszcze też miejscami, zwłaszcza w górach, bardzo silnie powieje wiatr. Spójrzmy na aktualną sytuację w kraju. W tej chwili dominują na niebie chmury, miejscami w części południowej, a także na północnym zachodzie pojawiają. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, więc w dzień około 10, a noce wciąż bez mrozu. Do zobaczenia.